Cóż, po ciężkim, wyrównanym spotkaniu, typowo playoffowym, gdzie było dużo walki, dużo ciekawych momentów, za szybko gdzieś tracimy dwie bramki w trzeciej tercji. Dużo sił kosztowały nas kary w drugiej tercji. No i gdzieś zabrakło nam tych troszeczkę szczęścia, gdzie w tej przewadze 5-4 na początku trzeciej tercji trafiamy w słupek. Zasada: nie strzelisz, dostaniesz. Tak się stało. Cóż, jest 2-0. Musimy zrobić wszystko, żeby w nowym targu odwrócić losy play-off. Czekamy na następne dwa mecze. Dobrze, dziękuję. Trenera Rudolfa Rochaczka. No, ciężki mecz, zgadzam się z tym. Nas ta druga tercja przede wszystkim nie, że wybiła z rytmu, ale byli tam na naszej stronie przewagi osłabienia, tak samo minimalnie się wlączała ta czwarta, piątka, to tak samo ale było u Nowego Targu, że w podstacie to grało się na trzy piątki. A kluczowa sytuacja to były te dwie bramki na początku. Wiadomo, słupek, a to jest jasne, a dwie bramki na początku tej trzeciej tercji. Ale znowu mówię, że my za łatwo tracimy bramki a trudno je strzelamy. Za łatwo, nad tym musimy popracować wszyscy, włącznie z bramkarzem i obrona. Za łatwo tracimy bramki. Także to jest element, który do następnych meczów nad tym trzeba dużo mentalnie przede wszystkim popracować. Dziękuję. Oczywiście. No. No, cieszę się, że jest to 2-0, ale jest to tylko 2-0. Nas statystyki nie interesują, to co było, to już było, a jest sobota, kolejny mecz, a tam je trzeba się skupić na tym, co jsem powiedział przed chwilą. Dziękuję. Panie Marku, nie możecie wpaść w jakiś dołek psychiczny, 10 meczy, 10 porażek, co? No, gdzieś to musi się w głowach odkładać. Do 10 razy sztuka. Co? Nie, wiadomo, to mówić. Czy to się, tak już powiedziałem, odkłada się to w głowach, czy nie? Czy to nie zawodnik wyrzuca zupełnie z głowy? Na pewno pracujemy nad tym, żeby gdzieś to wykluczyć, że po prostu te mecze już były i jest następny nowy i idziemy następny krok po kroku i staram się nad tym pracować w ten sposób. No. Ale co tam się stało, że wchodził w końcówce Przemek Michalski do trzeciej piłki? Filip tam w starciu pod bandą, a jest podejrzenie złamania nosa bodajże, także pojechał na pogotowie. Co do tej serii, to można dodać, że w tamtym roku rywalizacja Krakowia tych w sezonie zasadniczym też była seria, wiecie, tych uwag playoffach były całkiem inaczej, także tutaj dlatego, nie ma to zawsze znaczenia. Dlatego. Ale mamy już playoff. Tak, na razie jest 2-0, się nie skończyło. Ja pytanie do pana trenera Makarączki. Panie trenerze, tam 2 minuty 6 czy 2 minuty 8 sekund przed końcem miał pan ból w tercji ataku. Wziął pan czasu, nie zmienił pan bramkarza. Liczył pan, że będzie jeszcze jeden? To było 3 minuty 8 najprawdopodobniej. Jak to będzie 3 minuty 8. Tam było jeszcze za wcześnie. Chcieliśmy na pewno zrobić ból i wziąć czas i popracować nad tym. Później nie było takiego momentu. Nie miał pan pomysłu, żeby w locie kazać zjeżdżać? Nie było takiego momentu dogodnego, żebyśmy ustawili tam taki moment, żeby można było go ściągnąć. Oni cały czas gdzieś ta gra była niepewna i na pewno chcieliśmy doprowadzić do tej sytuacji, żeby zrobić bulik w tercji ataku. No tam Havrinen bodajże nie trafił w bramkę. Drugie pytanie mam, panie trenerze. Panie Marku, no, ta trzecia tercja wam się ułożyła fatalnie, bo wyjeżdżacie, macie przewagę jeszcze tam około minuty i tak naprawdę w 3 minuty z grania w przewadze robi się gonienie wyniku. No i goniliście wynika, w trzeciej tercji oddaliście tylko 7 strzałów. Krakowia też tam na niewiele nam pozwoliła w tej trzeciej tercji. Tam, nie wiem, ze statystyk trzeba muszę zobaczyć do swoich statystyk, bo ciężko czasami. Protokół nam mówi, że protokół jest protokołem. Nie. Ja mam swoje statystyki, także wiem, jak to tam się odbywa. W każdym bądź razie, wiadomo, no mieliśmy, nie mieliśmy nic do stracenia, chcieliśmy gonić, napadać. No nie pozwoliła nam Krakowia tu na wiele, tak mówię, straciliśmy dużo sił w drugiej tercji, w tych osłabieniach 12 minut, no to jest jednak dużo, 5-3, 5-4. Teraz odpoczywamy, tak mówię, przygotowujemy się na sobotę.
do Rudiego pytań o Kalusa. Co jest z nim, czy jest szansa, że sobotę? No zobaczymy, jutro będę wiedzieć więcej, a mamy dwa dni jeszcze do soboty, także definitywnie, jeżeli będzie... badanie jakieś było, coś tam, że... Jutro. No, także definitywnie, jeżeli będzie albo nie będzie, to chyba będzie się decydował w sobotę na rozjeździe. A w Rublowice jest też jakiś rozmach? No ten już by miał być, już, może już, by, być tak, już by miał być, także myślę, że w sobotę już będzie tak samo przygotowany. Jeszcze do pana trenera Rochaczka dwa pytania. Panie trenerze, bardzo ładnie wszystko dzisiaj, natomiast ja mam takie pytanie, do soboty jest trochę czasu, czy nad bolikami trochę by nie warto było popracować, bo wczoraj jeden gol pod kale nam strzeliło prawie wprost z bulika, a dzisiaj też w sumie niedługo po buliku. Takie elementy do wytrenowania, natomiast widać, że mają tu dobry schemat dla nas. No to wiadomo, pewne schematy są, to jest jasne. Čistý bulík, jak se přehrývá a trafí se volná branka, kde nestojí brankář, to je trudno do obronění. Ale tam ta branka dzisiaj, já jsem to dokladně neviděl, ale myslel, že tam obránce nedopilnoval závodníka, takže to padlo zase po blendě závodníka. A očivěště nad týma elementama gadáme, pracujeme nad tým, ale nejde všechno rozrysovat, nejde všechno nakreslit, to je ta dosvědčení závodníka, ta intuice, že prostě ví, jak se zachovat v pevném momentě. Na to niestety nejde vytrénovat. Do konce. Druhé pytanie organizacyjne ještě. No by tak wiadomo, že blízko, ale či na te dva meče, dzień po dňu, máme už zaplánované jaké skoršarování závodníků, což takého? Nikdy toho nerobíme a není povodu. Není povodu, aby jsme to realizovali. Nie będzie. Każdy, jak nawet grają na Śląsku, to mają zgrupowanie wcześniej, trenerzy w hotelu. Tak. Ale zawodnicy... Oni 80 km jadą na zgrupowanie. Zawodnicy nasi Krakowi lubią swoje luźka, także dlatego. Gdyby chcieli mieszkać w hotelu, tak mieszkamy w hotelu. Ale lubią swoje luźka. No, tak jak na pewno Nowy Targ, tak samo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania od Państwa? Jeżeli nie, to bardzo dziękuję.